Polki nie są gorsze niż francuski, Niemki, Hiszpanki, Belgijki. Prawie wszystkie obywatelki Unii Europejskiej mają prawo do tego, żeby przerywać własną ciążę. Tylko w Polsce, na Malcie i w Watykanie. Policja zamiast wykonywać i przestrzegać prawa, de facto staje się policją wyznaniową i na to nie ma zgody. To, czego my potrzebujemy, to jest pilna dekryminalizacja aborcji w Polsce, tak żeby tego typu sytuacje już nie miały miejsca. I my to zrobimy. To będzie jedna z pierwszych rzeczy. To będzie wprowadzenie aborcji na żądanie do 12 tygodnia. To będzie dekryminalizacja pomocnictwa w aborcji. I trzecia rzecz to jest zniesienie klauzuli sumienia, tak żeby każda kobieta miała pewność, że jak pójdzie do publicznej placówki, gdzie jest napisane NFZ, gdzie są publiczne pieniądze, to będzie miała wszystkie świadczenia, w tym prawo do tego, żeby przerwać ciążę.